że dość po dziecko, a narwany gra jego ojca. Halo? Słucham. Przepraszam, bo ja mam taki problem, bo tam u góry jest mój chłopak. Ja jestem w ciąży i dzisiaj będę rodzić już. Kiedy? Dzisiaj. No i co? No i czy bym mogła z nim porozmawiać? Ale z kim? Z moim chłopakiem. A jak się nazywa? Wojtek. Wojtek, a na nazwisko? Żwik! Żwik znowu, Żwik! Żwik! Jak? Żwik! No nie ma takiej możliwości, proszę panią. Ale dlaczego? Kto się pyta, jaki? Dlatego, że jest pora nocna, wszyscy śpią. Przepraszam, ja jestem w ciąży, jak ja mam tak rodzić? Jakby pan się czuł? Gdy pan narzeczona teraz rodziła, pan był w zakładzie. A to proszę, proszę się do lekarza zgłosić, a nie tutaj, bo tu nic, rozmowa telefoniczna nie pomoże. No to myślę, że opieka zapewniona jest właściwa. Ale ja chcę rozmawiać z moim chłopakiem. Nie ma takiej możliwości, proszę panią. Mogę zawołać mojego wujka? Słucham? Mogę zawołać mojego wujka? Tak. Dobrze. Do widzenia. Przepraszam, ej, halo, halo, proszę pana. No co za kurwa. Co za w ogóle, dlaczego on się nie przedstawił? On się powinien przedstawić. Ja wiem o co, kurwa, że no, to jedyne... Się ogólnie powiedział, że jest zakład. Jedyne telefony, kurwa, na te, do tych zakładów to są z pompy, kurwa, nie oszukujmy się. No nie, no tak, od dodatka. Wcześniej były z YouTube'ów, teraz są z pompy. No, i wszystko. Nie ma, już... nie ma jak to typ z YouTube'ów, czekaj, dodajcie tego XDS, on zaprosił już podobno Adamka. A dzwoniliście do zakładu Karny Płock? Znowu z tym zakładem. Ale... To masz numer? No, wysłałem link. Dobry. Dobry, dobry. Siema. Ty naleć na PSI u nas? Na pompie? No jest, na plastiku jest. Jaki nick masz? To XDS. To XDS. To XDS. Wiesz, jak mówisz na Skype'ie, to słuchaj się na telefonie, bo sobie z kim rozmawiasz. A jak mówisz na Skype'ie, to też to nie mów na tym, na TS-ie, nie? Tylko ja mam takie problemy, że mnie słuchać dwukrotnie. Bo wiesz, trzymam rozmowę. Dobra, macie teraz kolejny zakład karny. Agata, więc no dobra, to teraz nie. Tak, dajesz wujka narwanego, bo narwany daje mnie. No dobra, to ja znam to sam. Z twoim bratem jak coś, narwane. Halo? 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 What the fuck? Rozłączył się! Ej, a wy zadzwoń do telefonu zaufania. Dobra. Dzień dobry. Zakład Halo? Karny w Czerwonym Boże. Proszę panowo wybrać numer wewnętrzny lub czekać na zgłoszenie się operatora. No, trochę. Nie wyszliśmy wtedy, co brać ludzi. Ciocia. Nie wiesz, że są prawdziwi ludzie. Drugie nie? Punkt dowodzenia dowódcy z miastką. Halo? Przepraszam, mogłabym porozmawiać z moim chłopakiem? A z kim mam przyjemność? Z Anną. Co? Z Anną, dziewczyną Wojtka. Jakiego Wojtka? Żwika. Co? Żwik. On jest zasadowym? Tak. Nie ma możliwości połączenia z zewnątrz. No ale jestem w ciąży, leżę w szpitalu. Ale ja pani nie pomogę. No ale pan nie rozumie, jakby się pan czuł, gdyby pana żona była w szpitalu. Ale nie ma możliwości połączenia telefonicznego z zewnątrz z zasadowymi. Zasadzeni chyba śpią. Nie ma telefonu. Daj wujka. Pani? A porozmawia pan z moim wujkiem? Słucham? Ja dam panu mojego wujka. Dzień dobry, tutaj z tej strony Witold Brzęczyszczykiewicz. Proszę pana, czy mógłby pan zawołać Wojtka? Bo nie wiem, czy pan by chciał, żeby pana żona nie mogła się z panem skontaktować, gdyby rodziła. Halo, jestem ale pan? Ja już tłumaczyłem tej kobiecie, że tutaj nie ma możliwości. No dobrze, ale nie rozumie pan, że ona niedługo będzie rodziła i chce porozmawiać ze swoim chłopakiem? Ale pan znowu tłumaczę, że nie ma takiej możliwości połączenia z zewnątrz zasadzonym.
No i co ona ma teraz zrobić? Przyjść tam? Na łóżku przyjechać? Śmieję się. Zamieć linię służbową. Rozmowy są nagrywane. Jeżeli to mają być jakieś komediowe śmiechy, zgłosimy to na policję, ustalą rozmówców. Nie, to nie są żadne komediowe śmiechy, co mam zapakować i dziewczynę przyjechać z nią? Proszę, wezmę to łóżko na przyczepkę i z nią przyjadę. Proszę, zbądź linię służbową. Nie, dobrze, ja zawołam. Nie, zawołam tata, nie dobrze? Nie słyszę. Nie słyszę śmiechu. Rozłączam się. Nie, nie, proszę, proszę pana, halo. Pan tylko ze Skype'a słyszy. Halo, proszę pana. I pan zawoła Wojtka. Rozłączył się. Zaraz ci kurwa na pyrkę wezmę. Zabierzają nas, nie wiem, osoby mnie nas przemyśleć, w tym momencie jestem gdzieś na Tajlandii. Dobra, rozłączył się. No panie. Ej, dawajcie do telefonu zaufania. Numer, tylko musi być numer ten, numer stacjonarny, bo mi się popsuł numer komórkowy w tym momencie. To spróbujcie ten numer stacjonarny. Dobra, chodź Aniu, zaraz się wezmę na przyczepkę. Ej, sorry. Dobra, powiem tyle, to jest mi stary Skype. Sorry, miałem kopię zrobioną. Powiem tyle, ja wiecie, ja po miesiącu na tym TS-ie praktykowany na tego, teraz to już tyle dzwoniłem z tego. Mam kolejny, teraz mam areszt śledczy. Michał, nie, ja podziękuję. Do kogo? Areszt śledczy. Ja nie mówię teraz. Mów. Dawaj, Agata, profesjonalny musi być. A co mam areszt śledczy przy stanie, proszę. Ja nie chcę, ty robię. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja proszę pana zrobić w pewnej sprawie. Słucham pana. Wyjmaźmy, proszę pana, macie tam moją żonę. No, ale to nie tutaj. Gdzie pan dzwonił? Do was. Gdzie pan do aresztu. Nie. Dozwolił się pan do aresztu śledczego w Częstochowie. A, to coś się chyba pomówiłem? Nie, ale nie właśnie na mojej żonę? Nie. Nie ma tu żony. Nie pan szuka dalej. Dalej mam szukać gdzie? Bydgoszczy? No, nie wiem. Niech pan szuka dalej, tu pan nie znajdzie. Antuś, kochanie, obiad czeka. Do widzenia. Nerwany. Tak. To się teraz pokażę. Co? I teraz pokażę. Tak, robię. Od razu macie sztuczkę, patrzcie na to. Tak, odkażę się. Halo, Tomek, to ty? Halo? Steven Tkarski, słucham. Zakład karny. Halo, Romek, słuchaj. Romek, mieliśmy napad. Romek. Halo. Zakład karny. Romek, jesteś. Halo. Steven Tkarski, słucham. Halo, Romek, mieliśmy napad. Romek. Halo. Mieliśmy napad, słyszysz? Publiczny, czerwona latarnia, słucham. Ramiec, Romek. Słucham. Halo, Romek, jesteś? Romuś. Dementkarski, słucham? Wszyscy się rozłączyli. Wszyscy się rozłączyli. Każdy z nich był dochodem karnym. Serio? No. Normalnie, taki rzeczy na YouTube nie znajdziesz, nie? Czekaj, właśnie u mnie będzie na kanale, ale czekaj, muszę zobaczyć, czy się dobrze z moim głosem nagrywa. Normalny tylko mój głos, że chcę, żeby był zmaskowany. A, niech będzie zmaskowany, ja bądź to. Poczekaj. Defy man, tylko bez ników żadnych. I zero pompy. A co pompy możesz reklamować? Poczekaj. Szczerze, ja wyjmuję cały ekran i wstawię po prostu jakiś rysunek telefonu czy coś i jak będą się posłuchać. Kurde, ja mogę zadzwonić gdzieś i tego udawać Kowala z Gotika jak coś. A właśnie, ktoś do mnie pukował niedawno, że ma kłusek dziecko. Z kim Jan opisać, czekajcie. Jakiś coś tam, że nie wiesz. Ej, halo, Jan. Skin. No to. Dziecko dziecko, nie, to nie pasuje, za późno jestem dziecko. No w sumie trochę. Za późno jestem dziecko. Pobudź, to tak. Ej, ziomek, Adamek. Dawaj, no. Że pamiętasz ten dziecko, co miałeś mutator, co zadzwoniłeś? Tak. I dawaj, tylko zmień i powiedz, że mama poszła na imprezę, a to jest z pracy i u nich. To tylko, że oni nie będą słyszeli mutatora. No i co z tego? No i jeszcze... dawaj, to dzwoń. Do kogo? Najlepiej do zakładu jakiegoś karnego, ale nie wiem którego. Wrocław! Wrocław, tego jedna z tym wydać mi dusza. Ej, Adamek, weź zadzwonić do jakiegoś normalnego, stacjonarnego.
Halo? 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 Rozłączył się. Rozłączył się. Mamy za męski głos? Halo. Halo, dzień dobry. Halo. Halo. Halo, halo. Halo. Słuchajcie. Tak. Weź powiedz, nie mów halo, halo, tylko mów od razu, że... A do kogo teraz dzwonicie? Zakładam karne, nie zawsze. Teraz mi się przyszedł, bo zakładam karne teraz dzwonię. Mów, że chcesz porozmawiać z tatą i niby płacz, okej? Okay? A nie, że halo, halo. Dawajcie, Houston, mamy problem. Jak coś, on ma mutator takiego dziecka, nie? Zakład karny się też. Houston, ja proszę pana. Ja proszę pana. Mutator jest chyba dziecko porozmawiać. Dobranoc, dziękuję. Hello. Ale gdzie skąd rzucają ja pierdzielę, nie? No. Ale czerwony głos był lepszy. Takie mamy, obrócę. Masz inny trochę głos? Masz inny trochę głos? Jeszcze? Dzień dobry. Zakład karny w Czerwonym Boże. Proszę tonowo wybrać numer zewnętrzny lub czekać na zgłoszenie się operatora. Czy stary rozjebał mordę na motorze? Ten głos jest okej? Tak. Czy to lepszy? Ten chłopiec taki. To jest lepsze, okej. Pogrodzę do sobie. Dzień dobry, proszę pana. Ja proszę pana, chciałem porozmawiać z tatą. Słucham? Z tatą chciałem porozmawiać. Bo tęsknię za nim. Ja proszę pana, z tatą porozmawiać. Proszę mnie z nim połączyć. Ej, ogółem, to jest taki śmieszny głosik. Ja proszę pana, chciałem z tatą porozmawiać. Proszę mnie z nim połączyć. Niech pani powtórzy, bo słabo panią słyszę. Proszę pana, ja chciałem z tatą porozmawiać. Halo, proszę pana. Halo. To mój głos. Halo, halo. Żeby nie było, nie? Jakoś tam zbyt zatrę głosu w tym momencie. Ja pokażę, jak ja mam głos. Teraz się wam pokażę. Skype'em. Ogółem to on był takim dzieciakiem. Ej, no bo mam mutator, no ziom! Lol. Ej, Adamek. Ej, ja też mam mutator? Nie, już nie. Adamek. No. Weź zaznacz jakiegoś normalnego numeru, tam coś pobajeruje, że jestem kowalem z... Nie mogę się pokazać z numerem takim, albo jeśli zapomnieć w tych burdelu. I wrzucę to na YouTube'a, tak? Może jeszcze. Ej, człowiek, ej, laska, podpaska ci klaska. Co, nie? O mój Boże. To co, ja mam gadać? To jest dziwne. Ja bym spał akurat czasami, nie? Że nie mogę. Dawaj, teraz ty idź, zdecyduj. Zobaczcie, hej, hej. Marek, chciałam Halo. Maleńka, halo. Mutator masz. No. Boże, nie wiem, w czym dziwkę zamówić. Głosem. No i mamy głos. Halo. Hej. Tak. Hej, kotku. Nie macie co robić, tylko żarty sobie? Słucham się, kotku? No, muszę tak co 5 minut. Daj, ja zadzwonię, będzie lepiej. Ona dalej jest na łączu. Ona dalej jest na łączu. Nie, nie znam, czy ona odkłada Sławka, ona odkłada Sławka, się nie rozłącza. Mogę teraz? Do tej samej. To ja mam rozmawiać? Halo. Tak, pikuś. Dobry wieczór. Halo? Halo? Ty kurwo. Kurwy zarobić nie chcą.
Piękna mundaturze. Teraz czarny. Czarny dajesz. Czarny. To weź jakiś inny numer. Bo ta jest jakaś, nie wiem. To jest jakaś dziwna. Chyba za dużo bolców miałem, tak to robiła dzisiaj. Agata ma znajomości tam w tym terenie. Co ja? Ma znajomości w tym terenie. Ej, Macie, jakiś ty porzucił tego, numer kontaktowy. No Gekko je wrzucił, ja znam tutaj. Ja wiem, że tutaj osób znam. Kto jest nerwany, ty podrywaj, ty masz taki fajny głos. Czarny dawaj. Nerwany to jest, nie czarny. Z do kogo dzwonimy? Dziwki. No właśnie, Agata dzwoni do dziwki. Jak ona ma na imię? Czyli ja do niej zadzwonię zaraz. Jak ona ma na imię? Ta? Powiedz, że masz... Powiedz, że masz ochotę psiochę wylizać. Ja się z nim umówię, dobra? Na czwartek. Mogę na czwartek się z nim umówić. Słuchajcie, bądź w telefonie, że nie włączał. Narwany, bo powiem twojej mowy. Szale, słucham. Dobry wieczór. Witam. Wieczór. Gdzie się dodzwoniłem? A gdzie pan dzwoni? No do biskupa. Dodzwoniłem się dobrze? Halo, przepraszam. No kurde, to były dziwki, nie? Ale dawaj, ja zadzwonię. Zacznij sypać starymi tekstami, Adamek, dawaj. Ale dziwką, czy co? Ja sobie tak sami. No nie ma. No dawaj, Adamek, zadzwoń się Radnego. Dawaj, zadzwońcie na dziwki, ja udam, że mam męża, który się z nim przespał. Dobra, okay, dawaj, teraz ja dzwonię. Ale weźcie... Nie, teraz Agata, teraz Agata. A, dobra. A nie na ten numer. Weźcie klasyka, pociśnijcie, dzwonicie do dziwki. Dzwonicie do dziwki. A nie na ten numer. Ile za torcik. A kto to jest tam? Ekskluzywny nightclub. User joined your channel. Ja mam taką rozmowę odjebał, że ja cię mówię. To? Daj, zadzwońcie na kurwy, nie? Nightclubem. I się zapytajcie, za ile torcik, kurwa. Tak, słucham. Agata? Halo? Przepraszam? Czy dodzwoniłam się do klubu? Halo? No, ale proszę pana, niech pan mnie nie ulewa. Ja bym chciała tam pracować. 24/7. Przepraszam, proszę pana, niech pan mnie nie ulewa. Nie z taką ilością konektów. To draniu gubi! Za mało konektów masz, to dlaczego? No. Wydarłam się na niego, się rozłączył. Ej, wiesz o co chodzi? Sensei, ty jesteś zdziwiony, że wszystkie osoby, które są w twoim, mają mało konektów, nie? No. Wiesz dlaczego agnostyk? Nie pomyśleliście, że oni mają cały czas ten sam numer wyświetlany? O co chodzi? Ale ty wiesz... Cały czas ten sam numer się wyświetla. Wiesz, Adamek, że mam w dupie te konektasy, ja robię tylko, nie? Nie ma, że się tak śmieję, ale patrz. Prywatny się pojawia. Wszystkie osoby, które ja sprowadzam, mają numery prywatne. O co w tym chodzi, jak myślicie? Czy numer, mało konektów. Dawaj dzwoń do tego fajnego pana. Wszystkie osoby są sprowadzone. To? Jakiś nightclub. Aisha klub. Halo? Mogę ja to jeszcze, nie? Halo? User joined your channel. Przepraszam, czy zmieniam się do klubu? Tak. Nocnego, tak? User joined your channel. Nie, kurwa, dziennego. Tak. Bo ja bym chciała się zapytać, czy jest wolne miejsce w pracy. Tak. Proszę pani, proszę zadzwonić jutro w dzień. Dobrze, a co tam się robi? No powiedz normalnie, że chcesz kurwa dupą pokręcić i tyle. No bo chcę ogółem dupą pokręcić, nie? Tam przed mężczyznami może trochę pieniędzy zarobię na o, dzieci. Kurwa. No i wszystko kurwa. Powiedz, że masz jeden konek, ale się starasz. No mam jeden konek, ale się staram. Jest tam pani? Przeraziła się. Rozłączyła się. Może zostaniemy z kimś stripteaserem. Adamek, zadzwonię jeszcze raz do niej. O matko, ale kurwa, ej, nie ale, słuchajcie. Ale ogólnie to mi takiego smaka zrobiliście, żebym też se dupą pomachał ze dwóch. Słuchajcie, znalazłem numer domeskiej prostytutki. Co? Daj mi, ale to jest mężczyzna, co? Tak. Dawaj mi go. Nie, zadzwońcie galerze do kolegi na urodziny. Daj mi go. Ja chcę go na urodziny wynająć. Ale nie połączę go, bo to jest smakomorkowy. Kurde. Ej, ty dawaj sobie do jakiegoś nightclubu, mówię ci, ja bajerę podkręcę, będą rozmawiać normalnie. Podkręcę, że ja odpisuję. Adamek, a może jeszcze ciała jeszcze ogarniecie? Słucham? Do rozmowy.
Kogo? Siał ciała. Kto jest ciał ciał? Siał ciał. A nie, to dzięki. User left your channel. User o Boże. Joined your channel. To jest 26 osób. Ja miałem 50 ostatnio. Dobra, mogę dalej gdzie dzwonić? Zaraz się ogarnę. Chodź na zakład karny, zastanowię. No, wiem, gdzie dzwoniła. Psychiatryk, co wy na to? Albo tutaj. Co? Śnebał, bagi. Szczęść Boże, klasztor ojców franciszkanów. Proszę wybrać numer wewnętrzny. Ojciec gwardian? Ja nie chcę 10. Ojciec proboszcz? 11. Brat Andrzej? 12. Ojciec... Brat Andrzeja. Nie ma nagrywania. Nie ma nagrywania, chodź, nie nagrywaj. Sensei, ja ci później wyślę. User in your channel stop recording. No ten, nie, normalny, kurwa. Na chillu, ja nagrywam na początku. Tylko napisz jak się powiem na pompie. Trzeba mówicie, nie? Ale zobaczcie, która jest godzina, byłem na zakon franciszkanów. Oni zawsze odbierają. Znaczy nigdy nie odbierają, to jest taki problem. Zakon pogrzebowy radość. Teraz tańczymy do tego dance. Znasz jakiś numer? To jest jakiś klub kawiarnia, to może być dla siebie. Kto dzwoni do klubu kawiarni? Nie. Jak zakład pogrzebowy radość? Zadzwoń do nich i zapytaj się, jak to jest kurwa, jak to jest radość, że kurwa cieszą się z tego, że on ktoś umarł? Zapytaj się. Ja mam zakład pogrzebowy do pianu. Ej dobra, ej nie chcę do radości. To jest radość? Nie, to jest coś innego. Co? Powiedz numer... Wydry się, powiedz... że się cieszą ze śmierci. Powiedz numer do radości. Też jest za późno, bo tam dzwonię. To jest drugie rozwiązanie. Nie, nie. Chyba nie odbierze. Odbierze, dobra. Daj numer tej agencji pogrzebowej do tej radości. Ej. Daj numer tej radości. To była radość, to było coś innego. Skijam tak. Dobra. To nie do mnie pałkuj, wiesz? Się pytaj ich. No, nie, też nie do mnie. Ja nie znajdę. Mój telefon, może coś mam. Mam, nie. Kogoś pogrzebowy radość, firma polska. Chcesz numer do doktora? Jakiego doktora? W sumie wiesz co, zadzwoń na numer 116111, zaraz cię napiszę. Nie, nie, nie zadzwoni, nie zadzwoni. Czemu? Bo Skype znajdę jako numer alarmowy. Aha. Poczekaj. Mam kogoś pogrzebowy radość. Ej, wy też tak macie po nuggetsach z maka, że macie taką srakę, kurwa? No. Tak, tak. Ostatnio miałem taką srakę, że jak się zjebałem, to pająki za szafy. Ej, ale najlepsze... Ja się nagrywam, ja pierdolę. Pozdrawiam serdecznie Wojciech Mikuś Werba. Agnostyk nigdy nie jest nuggetsów z maka. Ej, Wiktor podał numer. Znaczy one są pyszne, ale kurwa pewnie zmielone. KFC są lepsze. Nie mogę, ej nie. Muszą być numery... Numery muszą być ten. Mówię, że po KFC nie ma takiej sraki. Ale to ja wiem, ale wiecie co? Ja tak do kumpla dzisiaj, nie? Tak biorę tego nuggeta, wpierdalam i mówię... Znaczy kumpel do mnie, że ale tam muszą różne rzeczy zmielać, nie? A ja mówię, no na przykład, nie, biorę kęsa znowu, nie? I mówię, no na przykład kości, znowu biorę kęsa, na pletki i tak całego wpierdoliłem. Hej, znerwany, to napisz na ciekawe. Zadzwoń na ten numer, co ci podałam. Jaki? Ja coś tam. Dobra, ej, to jest emocjonalny? Nie, nie jest. Spróbuj. Zadzwonię. Zadzwonię. Skype'a. Zbyliłeś coś z Skype'a, ale możesz mieć stanarny Skype. Ach, Jezus Maria, ale to jest inna niż na typach. Nie, nie zrobimy tą bluzę teraz, kurwa. A na to? Siedem cyfr ma być, ma mieć numer.
A na to zadzwonię. Linux coś pisze, że jakiś numer dała. A ktoś z was mówi? Kto to jest? Zobaczysz. Nerwa 2, ty kto wchodzi? Dawaj teraz Nerwa. XD, dawaj teraz. Nie słuchaj, mówię ci. No dawaj, nie krępuj się. No nie bój się. Nie wiem, zapytaj się, jak się dodzwoniłeś. Ty się zapytaj. Joined your channel. O, to mogę mówić. Ej, teraz nie ma. Nie możemy dzwonić na ten, tylko na stacjonarny. Dobra, masz kolejny. To jest agencja rybska. O, agencja. To rybska jakieś tam. Halo, mogę gorące ciki? Halo? Dawaj, halo. XD. No XD. No dobra, jeszcze raz. Ej, masz znaczy numer, ja. Masz numer. Kto to, agencja? Ta, to jest agencja. XD, dawaj. Halo, halo. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, zakład karny we Wrocławiu, słucham. I dobra, ale zadzwoń na to, co ja ci podam. Co ale za głąb, ty, w samym czasie. Zadzwoń na to, co ja podam. Ale się zesrali. Ja się nie zesrałem, tylko ja dalej chciałem, żeby on mówił. To jest telefon zaufania w Białymstoku, a nie telefon zaufania w Białymstoku. XD, ja nie wiem, jak ty możesz... Dawaj XD, no teraz ty XD. XD gadasz, teraz musisz teraz. Pogadaj o swoim kanale. Telefon zaufania w Białymstoku. Teraz gada. XD, no o swoim kanale pogada, że ma mało subów. User left. W sumie mógłbym się rozryżeć jak filtr, nie? Musieli wyżalić. Parwany! No. Beep. 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 User left your channel. Majer takiego technika załatwił, że kurwa pliki będą niedługo. User disconnected from your channel. Co, chcemy zaruchać, a nic nie odbiera. Żenada. Masz, podałem ci numer. Co nie jest? Zadzwonię, Skype uznaje to jako numer alarmowy. Czekaj. Serio? Zadzwońmy na numer alarmowy, albo jest się plącie. Skype. Na Skype nie ma możliwości dzwonienia na numer alarmowy. A to żenadix. Jeszcze mamy regulamin dzwonienia Lubeki. A to jest chyba stacjonarny też. Dajcie numery swoich mam na domowe i podajcie swoje imienia, pogadamy sobie. Na domowe, tylko na domowe, tylko na domowe. No tylko na domowe, ja pogadam, że wyjebał mi koksy w Minecrafcie. Trwany trolu. Ej, a weź spróbuj na ten 8-3. Albo cicho, nie, żeby zawołała syna, bo dynku się wbił nam w fosę i trzeba lecieć, nie? Skijan, napisz na kanale. Weź na ten, co ci teraz podałam. Nie zadzwonię, komórkowy. A ten? Stacjonarny ten chyba jest? Nie, chyba komórkowy, ale dobra, sprawdzę. To jest tutaj podał jakiś zakon Bernardynów. To jest telefon zaufania LGBT Warszawa. No to widziałem. Kto dzwoni? Zadzwonię na to. To ma problem. Nerwany, ty masz problem. Nie, ty Adam, ty dobrze będziesz. To ja dobrze wejdę? Ktoś zna to powiedzenie? Kto pije i pali, ten zamknie mordę? Daję szanę. Na dwo? 23:32. Ej, to jest dla gejów, lesbijek i bliskich kryzysy. Ej, dawaj kolejny numer do swojej mamy. Moje kochane mordeczki. I to jest dla gejów, lesbijek, teraz tu dzwonimy. Ej, słuchajcie, za pół godziny mam 16 lat, nie urodziny, to możecie mi zaśpiewać 100 lat, nie? Toła. Ja. Jest jeszcze nie. Jest jako kakanie, że zaśpiewam 100 lat. O, właśnie. O, żeby zaśpiewali. Ja to sobie nagrywam, więc spokojnie. Żeby zawołał więźniów, żeby był taki chóry. No odeśpią to w dzień. Nerwany, na której trochę coś też pozwolimy? Czekaj. Wieczorem czekaj, nie, bo to mówię sobie. Impreza za te sprawy. Znajdę się tam gdzieś pod wieczór. Już jeszcze trzeba coś nagrać i w ogóle to jest na ciłkę jakoś. Dla osób z problemem alkoholowym całodobową w Krakowie. Nerwany! Ja jestem abstynentem. Ale byłaby tak, gdybyś na kurkę dać, bo 100 lat. Jestem abstynentem, to nie wiem. Katowice tylko zaufania. Chcecie? Co?
Jaki? W sumie jest, czekaj, jasnogórski telefon, że o ten. Dzwoń tu. Jak wy numery na Skype'ie mi podawajcie, nie? Dla homosiów. Jak podałem to numer, dzwoń tu. Tam dla homosiów jest ten numer, który podał. No to XD jak podajesz, to dzwonimy do twojego homosia. Nie. Ten 3-4 to często chyba telefon z zaufania. Podam jak mówisz. Dobra, okej. Okay. Jest problem z alkoholem. Ciocia. Ja biorę na 100%. Odbiorą muszą, bo do 24 mają. Przeciągaj przez pół godziny rozmowę. Koniec. Żeby potem zaradzić chyba. Jasnogórski telefon zaufania. W tej chwili trwa rozmowa. Chcę wybić ten. Halo? Rozmowa trwa. Musisz poczekać, chyba rozmowa. Musisz czekać. Dobrze. Chcę się odezwę. Szła dzieleczka do laseczka do laseczka. Nie mów na Skype'ie tak. Dobra, nie dzwońcie. Chodźcie, śpiewamy teraz. Przecież się grają po sygnale, o co chodzi. Jeszcze nie, czekajcie. Aby zachować nagraną wiadomość, wybierz 1, aby odsłuchać wiadomość. Wybierz 2, aby nagrać wiadomość została zapisana. Dziękujemy za telefon. Do usłyszenia. Słyszałeś to, debilu. Jeszcze raz. Mnie nie było słychać, nie? A nie, nie ma Skype'a. Nie wiem, debilu nie ma. To teraz... Kto teraz rozmawia? Adamek. Ej, klub dla homosiów. To jest numer zaufania, powiedz, że imię ci się nie podoba. Że mówią, że Amadeusz, Wajcha przełóż. 299925 to klub dla homosów. Jasnogórski. A rzuciliście go? Mają lagi. Dosa dostali. Na domowy. Dostali, mówię wam. Pani się tak nie zacina. O. Pip. Teraz się nagrywa. Puszczaj muzykę. Dzień dobry. Puszczaj kulę. Porozmawiać. Kula leci. Piękna klinica, moja ulica. To 1010. Teraz my tu zaczynamy, ale się nie damy, bo to ja kula, który pokazuje wszystko, co się da, ale nie sprzeda, bo to ja nie sprzedaję się, nikomu nie wygaduję, co się ma dziać, ale się nie przestanie, bo to ja, ty głupi baranie, teraz ja tu nadaję piękne słowa do was, przekazuję ten nakaz piękny, tak, bo to 21 wiek, a nie jakieś rzęda, a teraz... Dobra, nagrać. Aby zachować nagraną wiadomość, wybierz 1, aby odsłuchać. O. Ej, on tam ktoś podał jakiś ciąg numer. Weź puszczaj muzykę. Dzień dobry. Puszczaj kulę. Kula leci. Teraz on nie chce lecić. Joined your channel. Ej, dobra, dzwonimy do tej ciotki, ja wam podam numer. Ja czekaj, tylko... Podejrzewam, że to jest Janek jakiś. Zapisz mi wiadomość. Mam ciszę. A weźcie nie gadajcie nic i puść muzykę i żeby tak się nagrał kula daje pula i będzie śmieszne. I oni to odkłada. Ej! No to pogadam z Janki. Ej, jak to pisze naprawdę? Nie. Dobra, weź ten... Piękna klinica, moja ulica. Nie ma pomału. Teraz my tu zaczynamy. Tu zaczynamy, ale się nie damy. Dobra, weź to wy już rozłącz. Chcę mi kule wysłać. Dobra, bez kitu, może mamy, ale się nie damy, bo to jak... jakiś numer, bo ja na to nie dzwoniłem. Co daje, będzie kurwa, z 2 miesiące pewnie. Ty? A? Ty w ogóle dzwoniłeś kiedyś, czy tak? User left your channel. Weź, kurwa. Jezu, ja myślałem, że to jakiś typek odebrał, to ty mi też nie gadasz. W ogóle podajemy numery na TS już parę, nie? Ula. Znaczy na Skype'ie.
XDD, pamiętaj, to nie może być numer komórkowy. Na Skype'ie masz pełno numerów. Czy komórkowa się lepiej dzwoni o co? Ale mi kurwa stopy jebią. Dwoje, 368. Nie udało się. 368 numer telefonu. Weź któryś z tych, co ci podawaliśmy jeszcze wyżej. Kogoś ciotka, cicho, pogadam o Jankiem. Z Jankiem. Weź ten 3, 2, 5, 8, 6, 5, 5. Dzwoń. Tu dla homosiów, no co ty kurwa. Teraz do kogo dzwonisz? Kto to jest? Adamek mówisz. Jezus Maria, dobra, nie. Dajcie mi telefon zaufania, jakiś kurwa. Dobra, to czekajcie, zaraz dam, czekaj. Ty masz Skype'a? Właśnie Skype'a do nas załączyć. Ja? No. Co ty kurwa z telefonu wydaje? To podaj swój numer telefonu. A nie, ja ci nie podam numer telefonu, ja ci nie dam do rozmowy, nie mogę. Właściwie z tabletu kurwa, bo nie mam telefonu. Ale kurwa nie wiem jak się podłączyć do rozmowy. Na telefonie na teście siedzę kurwa, jest przypał trochę. Co? Ja się nie wiem jak podłączyć do rozmowy. Weź Tomasz, podam. Ej, podajcie tam na czacie jakieś numery, ciekawe. Tylko telefonów domowych, podałam nie? Podałam ci, dawaj wolna to. Na co? No, podałam nie ci. Może być. Komórkowy musi być stacjonarny. Gdzie mi podałaś? Ej, 30 jest pięst. Dobra, pytam cię, kto normalny nosi Mercedes. Nie, to jest... Jeszcze 20 minut, nie? Ludziska. No. Nie, no, 20 minut. Ja telefon zaufania ci podałam. Ugadam z nim sytuację. Z Olsztyna. Anonimowy przyjaciel. Ja ale ty mi nie dałaś, rozumiesz to? Co ty mówisz? Ale za 20 minut śpiewam dla niego. To ja za 15 minut zadzwonię z zakładu karnego i jestem zgodnie na rundi. Ale co jest za 20 minut? Moje urodziny. Kurwa, żebyś, znaczy no, 100 lat. Ej, weź zadzwoń na to, co ci podam na skierpie. Denerwany pole swego YouTube'a, nikt tam nie byłem. Kuź! Mogę na czacie, nie? Kuś. Pan Metina nagrywa, daj. A jak będzie pikuś, to jej temu powiedzie, że mi Luszka schuja zjadła wczoraj. Adamek. Nagrywałem, moje friend. Adamek. Co tak? Jeszcze nagrywasz oprócz Metina? Weź dzwoń na to, co ci podam na Skype'ie. A na Minecrafta się przerzuciłeś, żeby więcej hejmu zdobyć. Tak. No teraz na vlogi się przerzucą. Ja dzwonię do Beki pewnie jeszcze. Tak jak Naruciak. Teraz Narwany. Inuk, z kim ty to kurwa jesteś? Ja? O. No tak jak widać. Seriously. Ej, dzwonimy do ale tego. Ale kurwa. Numeru. Czemu rozmowa nieudana? Ej, damy. Ale to jest Windows, szacunku nie, trochę. No właśnie, o co chodzi? Narwany numer ten, swój numer. Co, ty chcesz mój numer? Zły numer podałeś. A zły numer, zrozumiałem, swój numer podaj. Ja pierdolę, żebym cię podał. Ja mogę podać. Natomiast jakiś klub dla hetero. Dzwonimy? Podaję. Kurwa! Dajcie słowa, Jezus Maria, to jest pizda, głupia. Dobra, czyż by agnostyk kogoś zbanował? A właśnie, jest ktoś, czy może dać mi permisję ogarnąć? Nie byłbym sobą, jakbym nie odjebał go. A ja, kurwa, musiał przyjść się wyżyć pierdolony. Ej, od razu ej, jakby ktoś mógł, ej, Pawłow. Nie mam dostępu do... Nie siedziałeś tu. Aha, i przychodzisz i ja mam permisję, nie mogę banować, tylko, nie mogę... Znaczy spokojnie, ja tutaj kontroluję wszystko to, co kto było do było to nie było ten... To nie było trucie, to jest kurwa kulturalna rozmowa, ja... Co to jest? A lubię czy heteru, kto dzwoni? No i wszystko. My. Ty. Ja zadzwonię, ja pogadam. Halo, Watykan, jebać Boga, idę. Ja pogadam. Dobrze. Tak było. Do kogo dzwonicie? To jest klub. A co oni wszyscy śpią? Kurwa 23, coś oni śpią? Do chuja. Zwiedzać, zapierdalać. Ruchać. User disconnected from the... Będę musiał chat zakryć, bo oni z pamiętnymi numerami, to nie chcę tego na YouTube pokazać. Ale bym pizzę zjadł, kurwa. No weź po prostu se skonwertuj MP3, zrób i inne tło wrzuć. Czemu? Nagranie? Moją wyśnioną. Godzinę. Ja 40. Godzinę, teraz po 30 wiesz. Czemu chcesz dzisiaj nagrywać moje eventy w ogóle? Co? Czemu za... w ogóle mnie... Tak, słucham. Halo, hej. Halo. 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 No hej, kur... Słucham. Ja bym chciał taką sprawę. Mogę pytać? Jeszcze raz, przepraszam bardzo, nie słyszałem. Halo, strasznie głośno masz. Halo. Halo, no słucham pana. Tak, słucham. Tak, słucham, halo. Halo, zakład karny z tej strony, słucham.
Tak, to też pomyłka. Co? I on dalej jest połączony, o co chodzi? Weź go wyrzuć. Narwany. Weź mnie połącz ze zakładem karnym, co teraz dzwoniłeś 1-3, coś tam. A ja mam go zapisanego, ja mam zakład karny z Kabrosa. Homo jest zakładem karnym. Narwany, jak to będzie na YouTube, to weźmy dzisiaj, ale więcej, dzisiaj lepszy niż nitro. A jeszcze, ej, zazwę jeszcze raz. Narwany, tylko powiem tyle, ma być tam Winfipe page wpisane, albo ja zgłaszam to prawa autorskie. Jeszcze raz. A u mnie? Dobra, jeszcze raz. Jeszcze 15 minut, to zadzwonicie za 10 minut. Danek, jeszcze raz. User left your channel. Zaśpiewałem A, TS, TS. No. To no, myśmy nas trochę dla dzisiaj. Zakład bym... Wiecie, że w ogóle... Się rozłączę. Wiecie, że Agata w ogóle bała się w piątek dzwonić? No bo on mnie wystraszył. No. Mów kiedy... Yeah. To jest inny zakład jak disconnected from your channel. Kto gada? A co to? Zakład karny się jest. Dobra, nie mówię tam, że... To zakład wynkarski. Zakład karny się, ty słucham. Zakład wynkarski słucham. Halo? Halo? Jak spierdolił. Teraz tą wędką. Weź teraz z wiadrami. No. Ej, słuchajcie, wchodzimy wszyscy na rozmowę. Każdy przedstawiam się. Ja jestem zakład karny. Ja wędkarski. Ja pogrzebowy. Napiszcie na Skype, kto jesteście. Oficjalny fanpage Narwanego. Dzień dobry. Nie, ja jestem tak. Dzień dobry, coś wymyślę. Jestem zakład imprezy ku rodziny. Dobra, to ja dzwonię do Kryśki po, i że jutro wpadam po ogórki jakieś. Albo nie, firma imprez ku rodziny. Dobra, wracaj do Kryśki. No, halo, imprez ku rodzinowe, słucham. Zakład pogrzebowy radość. Zakład pogrzebowy do piachu. Halo, halo, cześć Kryśka, słuchaj, wpadnę do ciebie jutro rano po ogórki, dobra? Krysia, jesteś? Zakład imprezowy, halo, słucham. Krysia. Zakład pogrzebowy do piachu, słucham. Krysia, rano po ogórki wpadnę, dobra? Zakład imprez urodzinowy, słucham. Cześć Krysia, dzwonił do mnie Jurek, żebym wpaść rano po ogórki dla niego. Mogę? Halo. 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 Krysiu. Nie. Zakład imprez, rozłączył się. Ja się rozłączyłem. Jedynka prosa, po niego zamiga dali. Ej! Ej, on mnie teraz odrzuca, nie o co chodzi. Za 5 minut już przestaną. Przepraszam, że to my dzwonimy. Dobrze, dobrze. Ale śledczy, słucham? Zakład pogrzebowy do piachu, słucham. Imprezy urodzinowe, słucham. Zakład pogrzebowy, radość, słucham. Pan Włodzimierz? Czulej, zadzwońmy. Z tych będzie beka, oni nie lubią. Znaczny, lub poczekać na zgłoszenie operatora. Połączyli się ja, państwo ze szpitalem w Kolarzy. Ja wtedy puszczam kulę. Proszę wyjaśnić to na numer wewnętrzny, lub poczekać na zgłoszenie operatora. Połączyli się państwo ze szpitalem w Choroszczy. Proszę wybrać to nowe numer. Kulę puszczam. Słucham? Piękna klinica, młoda ulica. Ta. Halo? Co? Halo? Mamy, ale się nie damy, bo to jest Dracula, który pokazuje wszystko, co się da, ale nic nie da. Rozłączyła się. Tu i wyłącz muzykę. Ej, może umówię się z nią ten, że chcę... Dobra, w sumie będę tego. Będę tego? No. Poranioną. Przez... Islamista. Przeze mnie. Operatora. Pomyślę, że zgwałcił islamista. Proszę wybrać to nowo numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie operatora. Połączyli się państwo ze szpitalem w Choroszczy. Proszę wybrać to nowo numer wewnętrzny lub... Słucham. Halo? Halo. Halo, przepraszam, bo mnie ktoś zgwałcił, nie wiem o co chodzi. Nie wiem gdzie jestem w jakiejś lesie, ciemno tu.
Łączę panią. Proszę panią, ja panią łączę. Proszę chwilę zaczekać. Jezus Maria. Czekaj. Co za rak? Ej, Agata, więcej emocji, więcej płaczu. Nie, nie róbę. Hej? Znajdą. Nic kawał tym wiesz. Załóżę się, bo ja proszę zbyć na policję. Halo? Słucham. Przepraszam, ktoś mnie zgwałcił, nie wiem o co chodzi, jestem w lesie, co się dzieje? Nie. Będę się jest. Halo? Proszę. No co za dziwne. Rozłączył się. Naprawdę jak tak zgwałcone osoby mówię, co? Macie ten, macie teraz kolejny szpital. Macie kolejny szpital. Agata, tylko tak szybko wchodzisz, nie jest płaczem. Miej go w dupę ten, co ten typ gada. Zgadaj. Zawijaj sobie, że kurwa, tutaj pada deszcz. Zawijaj deszcz. Okej. Proszę. Halo? Przepraszam, przepraszam. Ktoś mnie zgwałcił, nie wiem gdzie jestem, jest ciemno, jestem w lesie, o co chodzi? Jeszcze raz, bo nie rozumiem pani. Przepraszam, jestem w lesie, ktoś mnie zgwałcił. No i co z tego? Co mam zrobić? Słucham? Co mam zrobić? Pani, wróci się do domu. Ale ja nie wiem gdzie jestem. W lesie. No, ale w jakim miejscu? A skąd ja mam wiedzieć? Czemu pani tutaj dzwoni? Boże! Zapytaj się, czy jakąś pomoc. Jasne. Jakąś pomoc, zapytaj. Halo! Chamy pieprzony. Ej, a co to było? Tam? Ej, kto to był? Pizzeria! Serio? Naprawdę, ja jest głupi, ja myślałam! Ja zamówię pizzę, daj mi. Ej, daj mi, ja zamówię pizzę, jakie to jest województwo? To jest Siel... To są... czekaj. Ja zajmuję pizzę. Kto jest pizza? To jest Sielce. To jest Sielce. Gdzie to jest Sielce? Ja tam jest zakład karny jeden. Proszę. Tam jest zakład karny. Mogę? Agata. Dobra. To jest pizzeria, tak? A. Połączył ich dwóch. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zamówić pizzę. Tak, słucham. Proszę sprawdzić numer telefonu, na jaki ma być dostawa i zaraz przejdziemy do zamówienia, dobrze? Już sekunda, tylko najpierw chciałbym zapytać o rodzaj pizzy, jaką macie. Co oferujecie? Jeszcze raz, nie słyszę pana. Jakie pizze oferujecie? Małe, średnie, duże, max. Nie jest chyba, żadne, jakie pan sobie życzę. To ja poproszę, macie jakąś wegetariańską? Tak, oczywiście. A ile ma centymetrów największa? 43. No to poproszę największą. Mogę podać numer? Numer telefonu, poproszę, ja do tego jakiego dostawa. Już mówię, 605? Tak. 121? Tak. 615. Dobrze, i na jakiego dostawa? To poproszę przywieźć, sekunda, zapytam żony o adres, bo jestem u niej. Dobrze. Powiedz, że sam ten przyjdziesz. Sam przyjdziesz. Dobrze, to może ja sam przyjdę po pizzę, dobrze? Jeszcze raz? Obier wokalny. Sam przyjdę po pizzę, dobra? To nie ma problemu. Do której godziny zdążycie? Wegetariańską mam być jako największe, tak? Tak, dokładnie. Dobrze, i co, to dopalanie jakie będą? Pomidorowe, łagodne, pikanty, czosnkowe, gyro? Czosnkowe. A jest możliwość wszystkich? Tak, oczywiście. No to poproszę wszystkie sosy. Wszystkie cztery, tak? Dobrze. Tak. A do której godziny się wyrobicie? Za 15 minut pizza będzie gotowa. Dobra, to za 15 minut wpadnę. Dobrze, to będzie razem 33 zł do zapłaty i zapraszam do 15 minut. Dobrze, nawet duży napiwek przyniosę, jeśli będziesz. Dobrze, dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Duży napiwek przyniesiesz. Wszystkie sosy idiotyczne. Weź ty za tym do widu, że sobie jaja robię. Nie, cicho, niech zrobię. A po co? Ej, daj mi zamówić pizzę gdzieś. Dobra, zadzwonię, żeby nie było przypał. To jest oni, to samo. To samo. Dobra, to ja powiem, że... Albo ty zamów jeszcze. Dobra, powiem, że się kręci. Dobra, mi kilka pizz naraz. Zamów jeszcze pizzę. Tą samą zamów. Co pan... Zapowiedz, że ten pan co przyjdzie. Dobry wieczór, teraz pizza, czy mogę pomóc? Dzień dobry, chciałabym zamówić pizzę. Dopiero pani była w lesie, a już teraz pani chce zamawiać pizzę? Proszę? Dopiero pani była w lesie, a już pani chce pizzę zamawiać? Ale ja byłam w lesie? No, przed chwilę pani dzwoniła.
Przepraszam, ja potrafię, jeszcze ja potrafię go atrosować, wie pani co? Głupie żarty. Dobranoc. Nie, nie głupie. Ale ja chciałabym załóżpić. Agata, powiedz, że zgłodniałaś. Dobra, dawaj jeszcze raz. Zadzwoń jeszcze raz i powiedz, że ta pierwsza miała być zapytać. Ale ty dzwonisz normalnie, dzwonisz, żebyś była na normalnym klienie, nie? Żebyś nie pamiętała o tym. Nie, ja powiem, że zgłodniałam. Tak, proszę. Halo, proszę pana, ale ja znalazłam miejsce, ja zgłodniałam. Jeszcze raz. Ja zgłodniałam. To pani sam gryzie korę z drzewa i będzie w porządku. Dobrano. A już jestem na drodze, nie jestem w lesie. Teraz moja kolej. Dobra. Potem dzwonimy. Może jeszcze powiem, żeby tej pizzy nie robił, co? Elo zryw! Czekajcie, Elo zryw, Rew zryw. Może najpierw powiem, że tej pizzy nie robił. Cześć zryw! Jak to leci? No i ty masz się. Adamek. Ja powiem, żeby tej pizzy nie robił najpierw, okej? Tak, proszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym zamówić pizzę. Wie pan co, w tej chwili jest namierzanie, złożona sprawa na policję, także nie będzie, już mamy dość państwa nękania, także proszę się od nas odczepić, dobrze? Czego? To się nie robi zabawne. To ja może panu przedstawię. Dobra, to nie. Jeszcze raz? Jeśli może panu przedstawię. Nie musi pan się mi przedstawiać. Robert techniczny z tej strony. Robert techniczny. Kurwa, jebana. Linux. Ale no to pewno znajdą mnie. Połącz jeszcze raz i powiedz, że chcę jeszcze jedną pizzę. Zamówię drugą do tego. Dla żony? No dla żony. Nie, dla syna. Mięsny. Dla Adama powiedz. Nie, dla Roberta. Dla Roberta zamówię. Słuchaj, jeżeli będę miał psy na chacie przez ciebie, co to jebana, to cię znajdę z maczetą i cię zajebię, cześć? Nie wiem, gdzie on mieszka, jak chcesz. No bo przy pana robimy i koniec kropka, tak? Słucham, może nie, pan powtórzyć? Nie robimy tak. Dzwonię pan, ten numer nikt nie odbiera, tak, także nie robimy takich. Okej. No to pójdę do konkurencji. Dobrze. Sobie tą pizzę w pizdę wstać. Jeszcze smacznego. Muszę i to boli rozłącz go. Kto to robi, to on czy kto? On. On to robi? Serio. Co za pizda? Na filmie mi tak robi. A nie, dzwoń do jej. Daj mi do inną pizzerię. Daj mi inną pizzerię. Pilawus w ogóle, kurwa, o co chodzi? Robert, dzień dobry. Nie, zabraniam ci kurwa używać tego imienia i nazwiska. Jeżeli będziesz to używał, to tak, cię zbanuję po prostu na tym teście. Cześć? Gadaj. Nerwany. Hej laska, podpaska ci klaska. Tak? Tobie ludzie są... Cipać klaska, na razie. O kurde, da ci chuj. Ale to śmieszne ma być może. Ale wiecie co? Najlepiej, co? Że oni namierzanie włączają, a wy kurwa dzwonicie wszyscy z jednego Skype'a z 8 różnych stron Polski, o co chodzi? Ej co? Nie. Ja teraz jestem na Hawajach niby. Ja jestem w Tajlandii, karmię małpy. Nie, jest... Znaczy na samym na Hawajach. Albo na Cyprze. Dobra. Z tą pizzą, to czyli pizza do 3 zimna, tak? Dzięki panowie. No super, dzięki. A ja może miałem ochotę. Co na pomidora? Ej, do góry, zakład karny. Zakład karny? A nie, teraz nie gada, ja sam minuty. Pogadam. Dobrze. Tak. To mnie 100 lat zaśpiewał, już widzę. Ten ci zaśpiewał 100 lat. Psychiatryk. Męczny lub poczekać na zgłoszenie operatora. Połączyli się państwo ze szpitalem w Choroszczy. Proszę wybrać to nowo numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie operatora. Połączyli się państwo ze szpitalem w Choroszczy. Proszę wybrać to nowo numer... Słucham. Halo, dzień dobry, proszę pani, mam taką prośbę do pani. Tak. Proszę pani, bo mój ziom, ale za 2 minuty ma urodziny. Mogę pani ze mną zaśpiewać 100 lat? Halo? Włączę. Włączę! Co powiedziała? Włączę. Zizbą. Zapytaj się, czy mecz oglądają. Nie jest to ekstra, wynik. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. Bo ja poświęcam do pana taką prośbę. Proszę pana, bo mój kolega ma urodziny za 2 minuty. Czy mógłby pan ze mną zaśpiewać mu 100 lat, proszę pana?
Pana, pan, gdzie pan się zadzwonił? Tak, do szpitala psychiatrycznego. No, pana widzenia. Zadzwoń do niego i się zapytaj, kiedy się koleś sam wyleczy, kurwa, o co chodzi. Jeszcze mam minutę, kurwa, mam jeszcze minutę. Ty nie cenisz. Linux, odmutowujesz to, jeżeli pływamy 100 lat temu. Wiesz komu? Norbanemu. Norbany nie ma urodzin, dzisiaj chodzi. On 11 lipca, Paweł. Ale dzień dobry, proszę pana, bo ja mam taką prośbę do pana. Proszę pana. Tak, słucham. Zaśpiewał pan 100 lat, chodzi. Ej, no mów. Halo? Ej, Adamek. Kurwa, wyjebało. Adamek. Czemu ty byłeś cicho? Jestem. No. Dzięki, Adam. Dzięki. Masz 10 sekund, ale źle czytam. Halo, dzień dobry, proszę pana, mam tylko pana taką prośbę, bo mój kolega, proszę pana, za 10 sekund kończy 18 lat. Mówił pan ze mną, śpiewać mu 100 lat. Nie. No i chuj, po czasie, dzieki. Dobry, jeszcze dobry. Jeszcze mam sekundę. Przyskanałem tego swoją drogą. Dzięki. Byłem pierwszy. Chcecie, że coś śpiewajcie, odmutuję kanał. 100 lat, nie no, 100 lat, 100 lat, niech żyje z nam. Nie, taki rak. To chyba nie czuł. 100 lat, niech żyje z nam. Jeszcze raz. Chuj w dupę Narwaną. O, ty super. Nie, Maciego i matka. Kto? Narwany. Wy się zjebali, mogę się zadzwonić do kogoś i zacząć śpiewać 100 lat. Ej, Nerwarian. Kliknąłem w kogoś awatara, tam był kutas, no i muszę też cenzurować oczywiście awatary. Kto ma? Ej, w sumie czekajcie, ej, mogę coś zrobić? Zadzwońcie na jakiś numer, ale nie do pizzerii. Kto miał głos jeszcze?